Panie Starosto, Pani Przewodnicząca, Panowie Komendanci, Panie, Panowie Dyrektorzy, drodzy przedsiębiorcy, koleżanki i koledzy samorządowcy, Szanowni Państwo. Chciałbym na wstępie bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za dzisiejszą obecność tutaj w tym miejscu, w sali Miejskiego Domu Kultury, ale przede wszystkim bardzo serdecznie każdemu z osobna podziękować za rok 2015, za rok bardzo intensywnej z Państwa strony pracy. Dzięki tej rzetelnej pracy dajecie Państwo nam, samorządowi miasta Lubań, impuls do rozwoju, ale również i pewność stabilizacji. A to niezwykle ważne, jeżeli chodzi o jakiekolwiek planowanie, niezwykle ważne, jeżeli chodzi o wszelkie działania, które podejmuje samorząd. Co w roku 2015 zdarzyło się w sferze samorządowej? Mam powody twierdzić, że mamy za sobą bardzo udany rok. Potwierdził on przede wszystkim stabilizację gminy miejskiej Lubań pod względem finansowym, jak i wyznaczonych kierunków rozwoju. Mimo pewnych trudności rysujących się pod koniec roku, po raz kolejny udało nam się wyjść na plusie w budżecie miasta. To niezwykle ważne. To pokazuje, że w sposób racjonalny gospodarujemy pieniędzmi, które spływają do nas z różnych źródeł. Jeżeli chodzi o inwestycje, może nie był to rok tak obfity w inwestycjach jak do 2014, ale pewne inwestycje zostały zaplanowane i w pełni zostały zrealizowane. Z większych wspomnę tylko przebudowę ulicy Wyspowej, budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ulicy Różanej, czy oddaną niedawno do użytku w nowej odsłonie ulicę Łączną. W minionych miesiącach załatwiliśmy również szereg spraw drobnych, zgłaszanych przez radnych, ale i przez mieszkańców miasta. I z tego tytułu cieszę się najbardziej, dlatego że to są te sprawy, które są Państwu najbliższe, bo to Państwo o nie zabiegają. Inwestycje w tym roku będą kontynuowane. Chcemy w tym roku 2016 wydać na nie ponad 6 milionów złotych. Będziemy zajmować się remontem przedszkola miejskiego nr 5 Urzędu Miasta, przebudową ulicy Starolubańskiej, dojazdem do garaży na osiedlu Piast, oświetleniem ulicy Rubinowej i Agatowej. Będziemy również realizowali wspomniane wcześniej drobniejsze rzeczy, takie jak remont szaletu miejskiego. Planujemy wiele bieżących, mniejszych napraw, które mieszkańcy z pewnością zauważą.